to jest cień, który dał nam Gromadzimy się w świątyni konkatedralnej pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku, aby poprzez uroczystą liturgię sprawowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa warszawsko-praskiego, zainaugurować diecezjalno-samorządowe obchody 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, w ramach których będą wspólnie realizowane wydarzenia kulturalne związane z życiem i twórczością wielkiego poety. Proszę o zabranie głosu starostę wołomińskiego, pana Adama Lubiaka, który wprowadzi nas w tematykę dzisiejszej uroczystości. Wasza Ekscelencjo, księże biskupie, wielebny księże proboszczu, czcigodni księża, księże dziekanie, księże prałacie, szanowni państwo. Zebraliśmy się dzisiaj, by wspólnie zainaugurować rok norwidowski, ustanowiony w uznaniu zasług Cypriana Norwida dla polskiej kultury i sztuki przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku. Wspólne uczczenie tego wyjątkowego roku zostało zatwierdzone również przez organy uchwałodawcze samorządów, z którymi związana jest postać tego wybitnego artysty oraz których mam przyjemność serdecznie powitać. A są to przedstawiciele powiatów wołomińskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, a także przedstawiciele poszczególnych gmin Wyszkowa, Łochowa, Strachówki, Zabrodzia, Dąbrówki. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Fundacji Muzeum Norwid, która będzie to w tym roku norwidowskim nam towarzyszyć i która będzie prowadzić nas w tym naszym wspólnym dziele. Szanowni państwo, miejsce, w którym się znajdujemy, sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, patronki diecezji warszawsko-praskiej, to miejsce symboliczne. Ta świątynia została wzniesiona jako wotum dziękczynne Polaków za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, której setną rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym roku. Dziś, wkraczając w rok norwidowski, serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji biskupowi Romualdowi Kamińskiemu za wspólną inaugurację diecezjalno-samorządową obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. Powiat wołomiński nie bez powodu nazywany jest ziemią Norwida i Cudu nad Wisłą. Tak jak pielęgnujemy pamięć o bohaterach Bitwy Warszawskiej, tak samo jesteśmy zobowiązani do uczczenia pamięci o Cyprianie Norwidzie, którego historia życia i twórczości nierozerwalnie związana jest z powiatem wołomińskim oraz samorządami, których przedstawicieli gościmy na dzisiejszej uroczystości. To właśnie patron tego roku,
Cyprian Norwid, ten wyjątkowy artysta, człowiek o wielkim poczuciu obowiązku służby ojczyźnie, pochodzący z naszej diecezji, poeta, jest wzorem wznoszenia myśli ponad podziałami dla kształtowania silnej i zjednoczonej Polski. Z jego twórczości możemy odczytać wiele wskazówek potrzebnych nam dzisiaj. Choć musiał przebywać na emigracji, jego serce zawsze było blisko naszej ziemi ojczystej. Norwid prezentuje nam postawę wierności Bogu i ojczyźnie. Jego tęsknota za ziemią rodzinną także znajdowała wyraz w jego twórczości, uznając nam wartość przebywania w wolnym i niepodległym kraju. Serdecznie dziękuję za Państwa obecność i możliwość wspólnego przeżywania tej wyjątkowej mszy świętej inaugurującej rok norwidowski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Umiłowani siostry i bracia, w tym momencie stawiamy jakby pierwszy krok w tym dziele, które mamy zaszczyt jakby pełnić w tym roku, kiedy wspominamy dwustulecie urodzin Cypriana Norwida, naszego ziomka. Da Bóg, że tych spotkań, modlitw, rozważań, postanowień dobrych będzie znacznie więcej. Dzisiaj chcemy uprosić te łaski, aby nam nie zabrakło wyobraźni, odwagi i sił do tego, abyśmy to, co tak można powiedzieć najogólniej, jest testamentem naszego ziomka, było realizowane. O co tak prawdziwie powinniśmy się dzisiaj modlić? Ktoś powie, za naszego bohatera. Szczerze mówiąc, nie ma potrzeby. Wielu i jemu współczesnych i później mówiło, to kandydat na ołtarze. A więc modlimy się razem z Cyprianem o to, aby to, co było najgłębszym pragnieniem jego serca w dalekiej przeszłości, co się nie deaktualizuje, ale trwa, żeby to się wypełniło, żeby te Boże zamiary, o których mówił i pragnął ich realizacji Cyprian, doczekały się w naszych czasach realizacji. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy podjęli tę inicjatywę. Da Bóg, że owoce tego będą dorodne. A teraz przygotujmy nasze serca i umysły, byśmy mogli godnie sprawować święte tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: Pan Bóg Twój wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie. Jego będzie słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co mu nakażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych, taki prorok musi ponieść śmierć. Oto słowo Boże. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardza. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Gospoda, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc Gospoda, serc nie zatwardzajcie. Abyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie. Doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc Gospoda, serc nie zatwardzajcie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się przypodobać Panu. Ten zaś, który wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata. O to, jakby się przypodobać żonie, i doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Oto Słowo Boże. Thank you.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy współbracia kapłani, czcigodni samorządowcy, drodzy ziomkowie Cypriana, umiłowani siostry i bracia. Dzisiaj rozpoczęliśmy, myślę, ważne wydarzenie, które potrwa rok, ale gdzieś tam w sercu rodzi się takie pragnienie, abyśmy przy pomocy Bożej mogli spełnić pragnienia samego Cypriana, żeby to, co nosił w sercu, co próbował przekazać nam poprzez słowo pisane, o czym mówił do jemu współczesnych, żeby to ożyło na nowo, żeby nasze serca, nasze umysły jakby poszły w tym kierunku, żebyśmy zauważyli i próbowali zrozumieć te prawdy, o które walczył, które tak głęboko przeżywał, cierpiał. To jest jeden z tych wieszczów, mówiąc dzisiejszym językiem, który naprawdę pragnął chwały Bożej, pożytku zbawiennego dla swoich sióstr i braci. Nie dorobił się na tym, ponieważ przez ostatnie lata przyszło mu żyć, cierpieć w osamotnieniu, w przytułku świętego Kazimierza u sióstr Szarytek w Paryżu.
kiedy odwiedzał go tam Kraszewski, dobrze się mający na owe czasy. Patrząc na Cypriana, nawet go pochwalił, ale miał swoje zdanie. Można by powiedzieć, Cyprianie, nie należysz do naszych elit. Mógł tego biedaka jednym słowem wyciągnąć. Miał ku temu możliwości. Niestety. Ale wróćmy jakby do początków, bo trzeba nam najpierw słuchać Słowa Bożego. Czwarta niedziela zwykła roku liturgicznego. Rozpoczęliśmy rozważaniem fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie jest mowa o powołaniu proroka. Księga Powtórzonego Prawa to jest księga, która zbiera jakby na nowo wszystkie postanowienia, które zostały wypowiedziane jakby powtórnie do narodu izraelskiego, tylko w innym czasie historycznym. Wszystko, o czym mówi Księga Rodzaju, było już w jakiejś tam takiej mierze głoszone i nawet realizowane u początku historii Izraela. Ale kiedy Izraelici wyszli z ziemi egipskiej, kiedy już osiedli w ziemi obiecanej, kiedy zorganizowali swoją strukturę i swoją państwowość, trzeba było na nowo przypatrzeć się tym wszystkim prawom, nakazom, zakazom, pouczeniom, liturgii, przepisom prawnym, ponieważ była inna rzeczywistość. I właśnie w tym kontekście jakby została przypomniana mowa Mojżesza, który przypomina Izraelitom ich ścisły związek z Bogiem. A o tym związku przypominali prorocy i ci, którzy głosili słowo samego Boga, przemawiali w Jego imieniu. Nieraz te spotkania z Bogiem były dla Izraelitów bardzo trudne. Bali się tych spotkań i prosili, aby był jakiś pośrednik, aby oni sami nie musieli stawać twarzą w twarz. I wtedy pojawia się ta zapowiedź jakby nowego Mojżesza. My wiemy, że chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa. Ale drodzy moi, tę powinność mówienia w imieniu Boga, to my mamy wszyscy. I Cyprian był jakby obdarzony, nie powiem przywilejem, powinnością przemawiania do sióstr i braci, przypominając o tym wszystkim, co jest pragnieniem Boga samego. Głosić Ewangelię na co dzień. Przepowiadać Jego Królestwo. Nie tylko papież, biskupi, kapłani, ale w tym posłannictwie proroczym uczestniczymy my wszyscy. Z racji Chrztu Świętego, z racji wszczepienia nas w mistyczne ciało Chrystusa. I gdybyśmy się tak przyjrzeli, to cała ta działalność, całe jego życie, to było takie mocne,
aczkolwiek niezrozumiałe. Domaganie się realizacji zamiarów Bożych w życiu każdego człowieka. Nasz wieszcz był człowiekiem wiary. On sam o sobie tak powiedział. Był dramaturgiem, malarzem, człowiekiem wielu zawodów i talentów, ale o sobie napisał: najlepszą wiadomością, siostry i bracia, jaką mogę podać na swój temat, jest to, iż jestem człowiekiem wierzącym. Był przywiązany nie tylko do wiary, ale pojmował ją bardzo głęboko, w tym także był wyrażany jego stosunek do Kościoła i do Stolicy Apostolskiej. To, co zostawił, te swoje jakby głoszenie proroctwa, to jest ogromna literatura, w której powiedziane zostało wszystko, co wciąż jest najistotniejsze. Takie zdanie wypowiedział Czesław Niemen w 2001 roku w czasie wywiadu i powiedział, że to, co było głoszone w XIX wieku przez Cypriana, było aktualne i w XX i jest aktualne w XXI, a tego wywiadu udzielił w kilkanaście dni po zamachu terrorystycznym w Nowym Jorku. I to prawda. Jakakolwiek cząstka tej spuścizny ducha i umysłu jest ciągle aktualna. Obracał się, jeśli tak można powiedzieć, Cyprian Norwid wśród wielkich umysłów. I z Mickiewiczem był blisko, i ze Słowackim, i z Krasińskim, i Kraszewskiego, jak wspomniałem, znał. Ciekawa rzecz, że trzech ich spoczęło w Paryżu. I Słowacki, i Krasiński, i on. To jest coś, powiedziałbym, niewyobrażalnie wielkiego. Tak sobie myślę, że warto tutaj przywołać na pamięć ten fragment Ewangelii, gdzie jest mowa o kupcu, który poszukuje pięknych pereł i znalazł taką perłę. I co uczynił? Wszystko, cokolwiek posiadał, sprzedał, aby nabyć tę jedną drogocenną perłę. Tak sobie myślę, że warto zrobić ten heroiczny krok i zrobić tyle i tyle zainwestować, żeby współczesne społeczeństwo polskie nie tylko dowiedziało się na powrót o Cyprianie Norwidzie, ale żeby choć cokolwiek przyswoiło sobie z jego posłannictwa. Przyjrzyjmy się choćby pokrótce jego drodze. To nasz rodak, jak wspomniałem, Laskowo-Głuchy, powiat wołomiński, parafia Dąbrówka. Około 20 lat był tutaj w Polsce, uczył się, rozpoczął studia, ale potem szybko wyjechał. To był rok 1842. Wyjechał do Niemiec. Tam było niebezpiecznie, więc opuścił Niemcy, udał się do Brukseli i tam podjął taką ważną decyzję.
trudną dla jego serca, ponieważ pewnie już wtedy miał świadomość, że do ojczyzny nie powróci i przyjął status emigranta, wiecznego pielgrzyma. Czasy były bardzo trudne i burzliwe. W roku 1848 udał się do Rzymu. Trafił na coś trudnego, niepokojącego, mianowicie czas wiosny ludów i atak na Kwirynał, gdzie aktualnie mieszkał papież Pius IX. Wspomniałem, że był bardzo oddany sercem stolicy apostolskiej i tam to się przez moment uwidoczniło. Kiedy zobaczył na własne oczy, na co się zanosi, pobiegł do Krasińskiego i obydwaj pospieszyli na ratunek. Taki fragmencik historii jego. Oczywiście papież musiał uciekać, ale ocalał. A Norwid miał gdzieś w sercu taką potrzebę podziękowania w ten sposób papieżowi, ponieważ jakieś pół roku wcześniej był na audiencji i widać dobrze te relacje, jako się tam ułożyły, bo poprosił Ojca Świętego o szczególne odpusty na godzinę śmierci. I dość obficie przedstawił tę swoją prośbę. I Ojciec Święty nie odmówił. Udzielił mu błogosławieństwa, a w tej prośbie również przedstawił swoich najbliższych. Prosił o te szczególne łaski i dla Mickiewicza, i dla Krasińskiego, i dla Słowackiego. Więc można, tak trochę fantazjując, powiedzieć, że Norwid uchylił drzwi do nieba tym wielkim wieszczom. I kiedy rok później, po powrocie do Paryża, spotkał się ze Słowackim, to wszystko Juliuszowi opowiedział. I to jest ten moment, który pobudził Słowackiego do napisania tego poematu o polskim papieżu, gdzie są te słowa: nie ucieknie jako ten Włoch, myśląc o Piusie IX. Potem były Stany Zjednoczone. Warto także wspomnieć krótko o tym epizodzie. Znowu nie zaznał tego, czego pragnął. Nie mógł jakby trafić na swoje. To, co czysto ziemskie, materialne, nijak nie przemawiało do jego wyobraźni i szybko z tych stanów wrócił. Dowiedział się niedługo potem, że statek, którym podróżował, rozbił się. I myśląc o tym wszystkim, napisał poemat, nowelę, nadał tytuł Cywilizacja. W tej noweli przedstawił jakby życie współczesnego świata, który zaokrętował się na ten statek. Ten statek w rzeczywistości nazywał się Pacyfik. I niechybnie widać było, że zmierza ku przepaści. I pokazał Norwid, jak trzymając się tego, co ziemskie i dalekie od Boga, wsiadamy na statek, który niechybnie ulegnie zagładzie. I ta cywilizacja, tak skrzętnie budowana przez tych, którzy są daleko od Boga, niechybnie idzie
na zatracenie. Wrócił z Ameryki. Już pozostał w Paryżu, ale było coraz biedniej. I zamieszkał we wspomnianym już domu opieki prowadzonym przez siostry Szarytki. I tam zmarł. I we Francji, w Paryżu został pochowany. Drodzy moi, to nie jest jakby temat na kilkuminutowe kazanie. Ta nasza dzisiejsza liturgia, ona ma nam tylko uświadomić, że mamy okazję, szansę do tego, aby odnaleźć perłę. Do nas należy inicjatywa. Jak ją przedstawimy dzisiejszemu społeczeństwu, żeby nie powiedzieć światu, a i światu byłoby co pokazać. Dlatego prosimy dzisiaj wraz z Cyprianem, aby o tych wielkich rzeczach, które dane mu było wtedy, właściwie nie mówić, nie pisać, ale wołać sercem bolejącym i nawet wśród najbliższych, nie będąc zrozumiałym. Niech ta próba się dzisiaj powtórzy. Możemy powiedzieć z pewnym smutkiem, że tak bardzo jest dzisiejszemu naszemu społeczeństwu daleko od tego, żeby się pochylać nad sprawami tak głęboko opisanymi, jak to uczynił Cyprian. A to jest fundamentem. To jest pierwsza, najczystsza refleksja na temat Ewangelii Chrystusowej. I kiedy dzisiaj czytamy Ewangelię, która nam mówi o zdumieniu, jakie towarzyszyło słuchaczom Pana Jezusa i kiedy dzielili się tą refleksją z innymi, mówili, jeszcze nikt tak nie przemawiał. On przemawia z mocą. To jest takie proste, powiedziałbym, odzwierciedlenie tego, czym dysponował Norwid. Jego moc nie była z niego samego, ani z jego bogactwa, ani z wykształcenia, ani z relacji międzyludzkich, ani też ze związków jakichś politycznych. Jego moc była z Boga. Ludzie, którzy poznali Norwida, naprawdę przejęli się i wgłębili się na ile to jest tylko możliwe, powiadają, nie ma tam nic, co by świadczyło o małości ludzkiej tego wieszcza. Może jedynie czasami przejawiający się pesymizm. Ale ten pesymizm, jeśli taki był, można czasami powiedzieć, że był, to dotyczył raczej właściwie upadku sił życiowych. On czasami miał już ogromne trudności, żeby przezwyciężyć codzienne trudności. Dlatego patrzył nieraz, poddawał się temu pesymizmowi. Ale nie był to pesymizm ducha, nie. Jeszcze raz dziękuję, kochani, że to dzieło upamiętnienia po raz kolejny naszego ziomka, wieszcza, Cypriana, człowieka bliskiego Bogu i ludziom, zaistniało. Przeżyjmy to nie tylko wspominając, ale zróbmy taki poważny krok ku temu, żeby
przekazać dzisiejszym pokoleniom to, co jest prawdziwą perłą, nie tylko w naszej ojczyźnie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, stojąc w najgłębszej pokorze przed Bogiem, który nas poucza i obdarza mądrością, przedstawmy nasze błagania. Módlmy się za chrześcijan rozproszonych po całym świecie, aby mocni wiarą, nadzieją i miłością potrafili przyprowadzić innych do Jezusa, dającego życie w wolności i łasce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę i wszystkie jej trudne sprawy, aby zawsze zwyciężała prawda i sprawiedliwość, panował pokój, a wszyscy obywatele mogli pracować dla wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci i młodzież, o właściwe warunki rozwoju i dojrzewania, wychowanie w miłości, ustrzeżenie przed demoralizacją, przemocą i przestępczością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą diecezję, za wszystkich, którzy poprzez swoją pracę przyczyniają się do jej rozwoju, szczególnie za pracowników służby zdrowia i oświaty, władze samorządowe i służby mundurowe. Niech będą sprawiedliwie wynagradzani i cieszą się szacunkiem ludzi. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych, którzy oddali swoje życie Polsce, trudząc się dla niej i broniąc jej chrześcijańskiego dziedzictwa, za wszystkich poległych na terenie naszej diecezji. Niech zmartwychwstały Jezus da im życie w Ojczyźnie Wiecznej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, przeżywających dzisiejszą uroczystość, w czasie której wspominamy 200-letnią rocznicę urodzin Wielkiego Wieszcza, abyśmy z każdego wydarzenia w naszym życiu czerpali moc do życia prawego i nigdy nie zaszli z drogi wiodącej do Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Boże, który jesteś naszą pomocą i napełniasz obficie nasze dusze, w
Wejrzyj na pokorne modlitwy Twoich wyznawców i udziel nam potrzebnych łask, byśmy mogli wielbić Ciebie na wieki przez Chrystusa, Pana naszego. Rozpoczyna się procesja z darami. Do ołtarza przenoszone są kwiaty ofiarowane przez przewodniczącą Rady Gminy Dąbrówka, panią Agnieszkę Gryglas. Rycinę Matki Bożej Zwycięskiej przynosi członek zarządu powiatu wołomińskiego, pan Paweł Dąbrowski. Reprodukcję akwareli Cypriana Norwida z 1863 roku pod tytułem Głowa Chrystusa w cierniowej koronie przynosi przewodniczący Rady Fundacji Muzeum Norwid, profesor Tomasz Korpysz. Pateny z komunikantami niesione są przez starostę wyszkowskiego, pana Jerzego Żukowskiego, wraz z radną powiatu wyszkowskiego, panią Iwoną Wyszyńską. Ampułki z winem i wodą przynosi wójt gminy Zabrodzie, pan Krzysztof Jezierski. Patenę z hostią składa na ręce biskupa przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiatu wołomińskiego, pan Robert Roguski. Swym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał. Miłość nam nagie usuwa grzech, prowadzi bramy Królestwa. Chryste Król.
Króluj, Chryste, zwyciężaj, swoją miłość odnów nas. Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj, swoją miłość odnów nas. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu i przemień je w sakrament naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
cudownie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W swoim miłosierdziu, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Bez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Będzie uzdrowiona dusza moja. Feed my
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosierny jest. Kiedy złocimy, sam szuka nas. Módlmy się. Posileni sakramentem naszego odkupienia, prosimy Cię, Boże, aby pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Posłuchajmy ogłoszeń. W poniedziałek, czyli jutro o godzinie 17, zapraszamy na modlitwę wypominkową oraz mszę świętą za zmarłych o godzinie 17:30. We wtorek 2 lutego przypada święto ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Matki Bożej Gromicznej. Prześwięte w naszej konkatedrze sprawowane będą o godzinie 7, 9, 17 i 18. Zachęcamy do przynoszenia tego dnia świec, które pobłogosławimy jako widomy znak Bożej jasności, aby później zapalać je w trudnych chwilach naszego życia. 2 lutego to także Dzień Życia Konsekrowanego. Modlić się będziemy za wszystkie osoby zakonne oraz w intencji powołań do życia konsekrowanego. Z racji święta kancelaria we wtorek będzie nieczynna. Z racji pierwszego czwartku po mszy wieczornej odprawimy nabożeństwo o powołania kapłańskie. W piątek przypada wspomnienie świętej Agaty, dziewicy i męczennicy, a w sobotę wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i towarzyszy. Najbliższy piątek jest także pierwszym w miesiącu, spowiedź od godziny 17, a po wieczornej mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21. Także w pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej mszy świętej różaniec fatimski i adoracja do godziny 21. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Za chwilę ksiądz biskup udzieli pasterskiego błogosławieństwa i wraz z asystą liturgiczną uda się do zakrystii. W tym czasie konkatedralny chór Kamionek wykona utwór Wszystkie stany ją kochają. Po zakończeniu śpiewu rozpoczniemy drugą część dzisiejszej uroczystości, którą będzie koncert muzyczny chóru konkatedralnego ku czci Cypriana Norwida. Utwory muzyczne przeplatane będą recytacją wybranych wierszy ukazujących więzi naszego narodowego wieszcza z Kościołem. Wiersze zostaną wyrecytowane przez aktora Wojciecha Stolorza. Chór Kamionek wykona 4 utwory nawiązujące do tematyki poruszanej w utworach Cypriana Norwida. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania w świątyni i wspólnego przeżywania tego wydarzenia. Bardzo dziękuję już teraz, bo mam taką sposobność za to nasze dzisiejsze spotkanie modlitewne. Dziękuję wszystkim organizatorom. Serca dziękuję naszemu chórowi konkatedry. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Szczęść Boże. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj przybliżyć odrobinę Państwu, przynajmniej mały fragment twórczości Cypriana Kamianowi. Jego Ekscelencja wspaniale nakreślił, kim był Cyprian Kamil Norwid. Ja jednak ze swojej strony chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że Norwid nie mieścił się w przestrzeni kultury XIX wieku. On wyrastał ponad nią. Nie wkomponował się w oczekiwania współczesne, a odkrywał na swój poetycko-filozoficzny sposób głębię bytu i człowieka. Uwydatniał w swojej myśli zarówno piękno, jak i dobro, by zawsze przybliżać siebie oraz odbiorcę do prawdy. Pragnę dziś Państwu pokazać, że podstawą Norwidowej filozofii wartości jest przekonanie o absolutnej transcendencji Boga. Wizja ta, zawsze oświetlona blaskiem prawdy, przybliża nas ku eschatologicznej pełni. Cyprian Kamil Norwid, modlitwa. Przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie. Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie. Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem. Pochwałę wreszcie. Ach, nie Twoim kwiatem. I przez tę rozkosz, którą urąganie siódmego nieba tchnąć się zdaje latem. I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi. Przez czułe oko, gdy je łza ucień. Przez całą dobroć Twą w tym jednym oku, jak całe niebo odjaśnione w stopie. Przez całą ludzkość z jej starymi gmachy, łukami, które o kolumnach trwają, a zapomniane w proch, łamując dachy, bujnymi znowu liści zakwitają. Przez wszystko. Panie, ja nie miałem głosu do odpowiedzi godnej i milczałem. Błogosławionym zazdrościłem stosu i do boleści, jak do matki drżałem i jak z bliźnięciem z rusu w pół z zapałem na cztery strony świata mając w ramię, gdy doskonałość Twą obejmowałem. To jedno słowo wyjąknąwszy. Kłam. Do niemowlęctwa wracam. Jestem z nami. Sam głosu nie mam, Panie, dałeś słowo. Lecz wypowiedzieć, któż ustał z dołu? Przez Ciebie, prochu, stałem się Jehowa. Twojego w piersiach mam i czczę anioła. To rozwiąż jeszcze głos, bo anioł woła. Thank you.
Jan Kamil Norwid, miłości w Tobie jednej odpocznij. Miłości w Tobie jednej odpocznienie i moc, i bytu oś w Tobie sumienie. Języki zwiną się jak książek karty, gdy piorunów widelec rozdarty na sąd ostatni wyzwie. Nasza wiedza upiorem życia, proroctwo cóż, miedza, próg czasów nowej widzenie granicy, a więc to wszystko proch. Proch na ulicy, do Boga. Miłość tylko pozostanie, jak w zapalonym stosie hełm brązowy z napisem jesteś. Różne miałem mowy i różne o tym było we śpiewaniu. Od pacholęcia świergocąc pieśniami, te, gdy zwężnieje czas, wspomnijcie sami. Bo zasłaniałem wzrok, śpiewając słowo, ani mi lał liść szumiał nad głową, bo ja ostatni tu poetów w świecie, którym nie przyszedł w czas i zresztą wiecie. Thank you.
Cyprian Kamil Norwid, moja piosenka jedna. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęsknię, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na krusze bocianie, bo wszystkim służą. Tęsknię, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęsknię, Panie. Tęsknię jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie. Równie niewinny. Tęsknię, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęsknię, Panie. Tęsknię i owdzie, gdzie któż on nie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaciel. Tęsknię. Zdobyłeś ludo, życie wieku.
Proszę o zabranie głosu starostę wołomińskiego pana Adama Lubiaka. Ekscelencjo, szanowni państwo, bardzo pięknie chór nasz katedralny zaśpiewał. Myślę, że każdy z nas się wzruszył i w tym roku norwidowskim, w który wchodzimy, dzięki wam tak naprawdę na rok będzie jeszcze piękniejszy, bo będziemy słyszeć przepiękne pieśni wykonane w dniu dzisiejszym. Ale także chciałbym się zwrócić do wszystkich, którzy dzisiaj są z nami. Tak naprawdę to wspólnie tworzymy wielkie dzieło. Wielkie dzieło tego 2021 roku. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda nam się wykonać i wykonać tych wszystkich rzeczy, które mamy zaplanowane dzięki właśnie wspólnemu samorządowemu planowi, który powstał w zeszłym roku. I ten plan napisała i cały czas pielęgnuje pani naczelnik Hanna Skrzypczak, pracownik starostwa, która jest osobą o wielkim sercu i potrafi wszystkie te sprawy w piękny sposób zawsze pielęgnować i dopiąć na ostatni guzik. To są rzeczy, które dzięki takim osobom mogą powstawać i powstają. A ja ze swojej strony jestem szczęśliwy, że na mojej drodze spotykam ludzi właśnie o takich talentach, którzy potrafią talenty w właściwy sposób wykorzystać. Także bardzo serdecznie dziękuję pani naczelnik, ale dziękuję też wszystkim samorządowcom, którzy są dzisiaj z nami, bo po prostu to wkład was w ten dzisiejszy dzień, ale w ten cały rok, który przygotowania będą trwały i te wszystkie uroczystości na terenie każdej gminy, każdego powiatu będziemy przez cały rok czcili pamięć naszego Cypriana Norwida. Bardzo serdecznie dziękuję za przepiękne recytacje. Naprawdę olbrzymi talent. Tak jak żeśmy się przysłuchiwali, to serce naprawdę było radosne. Księże biskupie, tobie przede wszystkim chciałem podziękować na końcu, ale ty jesteś naszym dobrym duchem, takim, który wskazuje nam zawsze właściwy kierunek i za tobą podążamy i ciesz się dobrym zdrowiem z nami razem, abyśmy mogli jeszcze fajnych wiele rzeczy dokonać w tym 21 roku, nie tylko, ale też w przyszłości. Także bardzo serdecznie dziękuję za życzliwość, za to, że objąłeś patronatem to nasze wydarzenie i jesteś z nami, już będziesz z nami w tych najbliższych dniach i przy kolejnych wydarzeniach. Serdecznie zapłać i dziękujemy za to, że jesteś z nami. Proszę o zabranie głosu biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego. Drodzy moi, tu nie ma co mówić, to się trzeba do roboty zabrać i na tym kończę. Dziękuję wam bardzo. Ekscelencjo, jeśli pozwolisz, mamy dzisiaj z nami innych gości. Naprawdę chciałbym jeszcze wspólnie z nami, z państwem, korzystając z okazji, poprosić, aby chór katedralny, jeśli będzie tak miły, wystąpił jeszcze dla nas raz. Jeszcze wróci ma jakiś jeden utwór. Myślę, że z wielką radością odsłuchamy i to będzie już na zakończenie dzisiejszego tego wspaniałego dnia. Dziękuję bardzo. Thank you.
kończymy dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy za obecność i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, organizowanych na ziemi Norwida i cudu nad Wisłą.